Ah, the one from the sea. Be on guard. There are fiends on the road today. Okay. After surviving your run-in with Sin, it would be a shame if something happened now. Raczej nie, mam miecza. On ma piłkę. Jesteśmy niepokonaną drużyną. Cruise of what? What? You forgot that too? Hey, sorry. Don't worry about it. Krzyżacy, kurde. Cool. In return, come tournament time, I'll make sure we take the cup. Oh. About the Crusaders, you can ask them yourself. They got a lodge in a village. Deus Vult. Dobra, let's go. W sumie, jako że gram na klawiaturze, to przydałoby się czołgowe te sterowanie. Ty myślisz tylko o żarciu, zobacz jaka pyszna trawa. I liście. I piach. To jest ta muzyka, którą użyłem. W sumie tak patrzę na tę ich modę tutaj. Nie, nie pamiętam. I didn't know it in the first place, to tell the truth. Man, that's like the basics of the basics. All right, I'll show you. Kamehameha. Go ahead, you try. Kamehameha. Hey, not bad. Może kiedyś nauczysz się tej techniki. Okay, now go present yourself to the temple summoner. Any blitzball player would know that prayer. It was the blitzball sign for victory. Więc jednak wiesz, co to jest. Dobra, czas pogadać z ludźmi i zgarnąć łup Puch Feniksa. To nas wskrzesza. Demony są w pobliżu nawet w ciągu dnia. Uważaj, by nie podróżować samotnie, doba. Dobra. W sumie brakowało mi też trochę tego wchodzenia do domów innych. Jesteś tym gościem z morza, tak? Sir Luziu mi o tobie opowiadał. Ej no, gadaj ze mną. Masz dziwne ciuchy, skąd jesteś? Pierwszy raz Bishade? No proszę pani, a pani to jakie ma? Kurde, od Lady Gagi. W sumie moje nie są wcale takie inne. Gdzie sklep jest? Tutaj? Jest, zgadłem. Znaczy, widziałem od samego początku. Witajcie, mimo tego, że jestem sam. Ile? 1 gil. 1. Czyli nie ma co sprzedawać tych całych sfer. One są bardzo mało warte, mimo tego, że nam dają bardzo mnóstwo bonusów do statystyk i takich rzeczy. Dobra. Na razie niczego nie kupię, bo moje kieszonkowe jest dość małe. Wolę zostawić tę kasę na coś wartościowszego. Cześć, Waka. Dobra. Kurde, w HD ta gra wygląda jeszcze lepiej. Szczególnie te... jak do domów się wejdziemy, to nie są te modele 3D, tylko obrazki zrenderowane, nie? Naprawdę fajnie wyglądają. Znajdę tu coś ciekawego? Nie. Nawet nie mogę do drzew pójść. A tak szczerze mówiąc, chodząc po tej miejscówce, to czuję tropikalne ciepło. Jakim synchro biegają. I skręcają pod kątem 90 stopni. Dobra, lecimy dalej. I zmiana klimatu. It was then, standing in that place. I began to realize how different this world was from my own. Co ty nie powiesz? A chciałem tylko do hipermarketu zajść. I w kościele się znalazłem. 10 years have passed since Lord Braska became High Summoner. And finally, we receive a statue for our temple. Oh, what's a High Summoner? I got too close to Sin's toxin. Trochę takie, nie wiem, czy by mu uwierzyli. It was funny hearing myself make the same excuse over and over. Funny and a little sad. Bo co innego można było powiedzieć. Summoners are practitioners of a sacred art, sworn to protect the people of Yevon. Only a chosen few become summoners, who call forth entities of great power, the aeons. The aeons hear our prayers and come down to us. They are the blessing of Yevon. So what he meant was that we should respect some kind of great men or something like that, I figured. Dokładnie. Tak, no nie wiem, czy mówić teraz, co to jest ten cały przywoływacz, no nie. Ale chyba jeżeli wiecie, jeżeli graliście w gry RPG i wiecie, co robi klasa przywoływacza, to chyba nie muszę wam tłumaczyć, co to jest. Tak więc nie będę tłumaczył. Nie ma tutaj nic ciekawego. Kurde, naprawdę, wszystko wygląda bardzo ładnie w HD. Ja cię kręcę. Szkoda, że gra nie chodzi w 60 klatkach na sekundę w 4K, ale dobra. Tylko zaprzysiężeni strażnicy mogą zbliżać się do klasztoru prób. To znaczy spierdzielaj, ty plebie jeden. Dobra, idę stąd. A normalnie czuć te ciepło tej wyspy, jak tak się łazi. Piesek! Psz, Reksiu, Lessi, wróć. Hał, hał. Jesteś na językach całej wioski, wiesz? W jakiej małej wiosce jeździ, tylko się rozchodzą. Nasza wioska to tylko kilka domków, więc się nie dziwię. Dobra. Siema. Pogadałem z posągami. Sorry man, no time for lunch yet. Take a nap, you look pushed. Dzięki. You could at least go see how they are doing. We can't interfere. It's a rule. But it's been nearly. It's been nearly a day already. Perhaps you could go look for us. People are searching for him now. Jakby to były trudne sprawy, to już by ta baba zaczęła wrzeszczeć na policjantów. Coś w tym jest. O nie! Zaczęli jeść beze mnie! Pyszne tekstury! Nawet mi nie zostawią. Dobra, teraz trzeba iść do świątyni. Coś puste się zrobiło, to... Ta wioska pusta się zrobiła, chciałem powiedzieć to miasto. Coś się odwala. Is something wrong? The summoner hasn't returned from the trial. Trzeba ją poszukać. Apprentice summoner, really. There's a room in there called the Cloister of Trials. Beyond is where the apprentice summoner prays. If the prayer is heard, the apprentice becomes a fully-fledged summoner. Remember? Tak. So someone is in there somewhere and they haven't come back out. Right, I got it. A day's already gone by. Cały dzień. Is it particularly dangerous in there? Sometimes, yes. Why don't you go in and help? There's already guardians in there. Besides, it's forbidden. Hey, but what if something happens? What if the summoner dies? The precepts must be obeyed. Spadaj. Like I care. No. Spierdzielaj. Tak więc no, czy to już to? Chwila. Żebyś wiedział. Klasztor prób. Okej, proszę państwa. Teraz to miejsce jest jedną z rzeczy, która jest okropna w tej grze. Tyle wam powiem. Klasztor prób. Ci, którzy chcą poznać tajemne nauki Yevona, są testowani za pomocą klasztoru prób. Odnajdź dobrą drogę, a dotrzesz do komnaty Navi. Obiekty można badać za pomocą Z. Mniej więcej chodzi o to, że to są labirynty. Dobrze, że przynajmniej tutaj nie ma randomowych walk. Tak więc hej! W ciemnościach jarzy się glif. Tak, to są najgorsze rzeczy w tej grze. Te klasztory prób. Pierwszy nie jest wcale aż taki zły, ale później komplikują się jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. Tak, dotknij. I ten, chyba tutaj już to będzie, ale trzeba będzie też brać ze sobą kulę, wsadzać je w odpowiednie miejsca i to wkurzające będzie. O, właśnie, o tym mówiłem. Jeśli chcesz przejść dalej, musisz użyć sfery. Wszystko tutaj obraca się wokół kul. Sfery glifu otwierają drogę do komnaty Navi. Sfery niszczenia otwierają drogę do ukrytych skarbów. Wygląda na to, że sfery Besaid również są potrzebne. Skąd wiedziałeś, że to zgasi ten tutorial? A nie! Wyciągnięto sferę glifu, okej. Możesz trzymać tylko jedną sferę naraz, co jest głupie, ale hej, ponieważ no, jak to już mówiłem, te labirynty się komplikują coraz bardziej, no nie? I po prostu to jest głupie, że możemy trzymać tylko jedną sferę naraz. Ja bym kurde wziął je wszystkie pod pachę, bym wszedł i wsadzał je tylko tam, gdzie popadnie. Byłoby o wiele prostsze. Pisz wznękę, tak, włóż. Tak więc no, możemy pogadać o czymś, nie? Tak by the way, te znaki, które tutaj widzicie na ścianach, to jest alfabet i on oznacza różne rzeczy, ale niestety nie powiem wam co, bo mogę zaspoilerować wam grę. Dobra, tutaj nie ma sfery. Gdzie ty gówno jest? Właśnie w tym problem, musisz szukać tego wszystkiego. Może jak... Nie, zaraz. A jak wyjmę to? Kurde! Weź. Dobra, i... Ty. Tak więc no, coś myślę, że podczas tych całych klasztorów... Ta, weź. Trzeba będzie znaleźć jakieś zarąbiste tematy do gadania, ale zapomniałem, że tak szybko się pojawi nasz pierwszy nasze pierwsze cholerstwo, więc niestety zbytnio tematów ciekawych nie mam. Nie? Weź. Właśnie trzeba tutaj próbować wszystko ze wszystkim, co jest wkurzające, ale... Ciebie chyba... Gdzie tą sferę trzeba było wsadzić? One są od skarbów, nie? Momento, por favor. Czyżby tutaj? Tak, tutaj się otworzy za mną wejście chyba. Nie? A. Alright. Sfera Beseit? No. Weź. Dobra. Ale kurde, za Chiny nie pamiętam, jak te sfery działały. Czy to chyba, czy to filerowe jakieś, czy coś? Cholera jego wie. Tak czy siak tam muszę chyba wsadzić tę sferę destrukcyjną. Weź ty tutaj idź. Właśnie o tym mówię, to jest wkurzające, że żeby wziąć jedną kulę, mimo tego, że masz już drugą w ręce, musisz kurde wracać się w tą i z powrotem. Ale hej, nie jest tak źle na razie. Co będzie, jak wsadzę ciebie tu? Dobrze cię wsadziłem. Pist. Żeby to było coś dobrego, błagam. Jakaś broń. Różdżka wiedźmy. Okej, może być. Możesz zdobyć ukryte przedmioty za pomocą sfer niszczenia. Tak więc no, opłaca się tutaj eksperymentować z tym wszystkim. Problem tylko w tym, że to trwa za dużo czasu. Tak więc, gdzie ta sfera Beseit była? Nie, jak ona? Tamta trzecia, którą miałem na początku. Gdzie ją wsadziłem? Cholera jasna. Na początku gdzieś? Czy nie? Czy ona zniknęła? Fuck this shit. Aha. Pierwszy labirynt, a ja już się gubię, no błagam. Niech to. Tak więc no, cierpienie, czas zacząć. Czyżbym musiał ciebie w drzwi wsadzić? Nie. Tak też myślę, że do tych labiryntów po prostu będę używał opisu przejścia i tyle, żebyście nie tracili czasu na oglądanie tego, jak się gubię, i żebym ja nie tracił czasu na jakby to powiedzieć, też na gubienie się, i żeby z tego let's playa coś było. Tak więc no. Kurde, gdzie ciebie muszę wpierniczyć? Ciebie już tu wpierniczyłem. O, fuck me. Tutaj? Nie. Ach. Tutaj jest destrukcja, tak? Tutaj nie mogę nigdzie wsadzić tego? Nie, w sumie nie, bo jak się destrukcję zrobi, czy tam coś, to... Chwila. Gdzie jest tamta kula? Gdzie jest tamten pokeball do chuja? Nie, nic nie rób. Muszę go gdzieś wpierniczyć. Ta, tutaj nic nie ma, kurde. Fuck me. Ktoś powiedział w tym, chyba w lisie czy coś, że fuck me oznacza jeb mnie czy coś w tym stylu. Otóż nie. Ponieważ po angielsku fuck me oznacza ja pierdolę. Chociaż to może też oznaczać, to, co powiedziałem wcześniej, ale... Do Wacława Jasnego. Zaraz się wkurzę. Tak więc no, co tam u was słychać, ludziska? Mam nadzieję, że wasze dni mijają spokojnie i nie męczą was za bardzo w szkołach, w pracy, czy tam gdzie. Aaaa! To chyba nam trochę zajmie. gdybym cię tak tutaj wsadził. A ten glif cały. Jak ciebie tu wsadzę i ciebie dotknę, nie? Gdzie jest tamta kurde sfera? Rozpłynęła się w powietrzu czy co? Czy ja cały czas ją mijam, bo jestem ślepy? A sieć tu. Nie, tutaj jest. Ale już jej nie dosięgnę. Tak, wiem, wnęka. W takim razie... Ciebie już ogarnąłem tutaj. Gdyby tak ciebie tutaj wsadzić. Nie. Ach. Już mnie ta muzyka denerwuje. By ciebie tak tu wsadzić. Chyba tu trzeba. Jest! Udało się. Skąd wiesz, że musisz pchnąć to? Przesuń piedestał ze sferą na odpowiednie miejsce. Jeśli przesuniesz go nie tam, gdzie trzeba, stań na świecącym glifie, a piedestał wróci na pierwotne miejsce. Super. Co my tu mamy? A, to reset, dobra. To jestem ciekaw, gdzie mogę go przesunąć. Kurde! Myślałem, że się zatkałem. Kurde! Tidus, ty chuju. Nie, nic nie rób. Dobra. Kurde, właśnie w klawiaturze ciężko jest to, że się ustawić odpowiednio, jak możesz chodzić tylko w 8 kierunkach. O, udało się. A ja nie jestem żadnym z nich. So what about you? Me? I'm a guardian. A ja nie jestem niczym, co znaczy, że mnie zabiją. Ding. Jedziemy na dół. Guardians protect them. The guardians in there now. One of them's got a short fuse, and who knows what the other's thinking. Well, now that we come this far, might as well go all the way. No dobra, i tak tą windą na górę nie pojedziemy chyba. What are you doing here? Didn't think we'd be able to handle it. No, it's just. See, I told you she gets mad easy. Chewbacca. Is the summoner all right? Who are you? Nie dowiesz się nigdy, bo nie będziesz mojego imienia nigdy wymawiać. To było szybkie. I've done it. I have become a summoner. Trzeba było płakać. Man, was I surprised. And here I was thinking summoners were all old geezers. Hej! Odkładając na razie na bok twój występek, świętujmy narodziny nowego przyzywacza. No i git. Super. Całe szczęście, że nic złego się nie stało. Żadna klątwa na mnie nie spadła. Let's see! Let's see! Wiem, widzę. Cześć. Kurde, nie mogę pogadać z Ciubaką, no. Tak czy owak i tak idę dalej. Znowu mnie gwałci, no. Nic nie widzę, no. Dobra, teraz będzie zarąbisty moment. I nie mówię tego ironicznie. Ja też chcę go pogłaskać do jasnej cholery, no. To nie jest fair. Ale kurde, przywoływacz to najlepsza klasa w czymkolwiek, szczerze wam powiem. Chce ktoś ci dać wpierdziel? Zaraz przywołam mojego puszka okruszka i taki kurde smokowate coś leci. I daje wpierdziel twojemu przeciwnikowi. A strange kind of gentleness coming from it. Dobra, leci puszek okruszek. Możemy nawet nazwać nasze sumony, więc ja nie będę nic zmieniał. I remember that night we talked for the first time. I didn't know it then, but after that night everything changed for everyone. For me. Let me introduce you to the team. This guy here wants into the tournament so bad, I let him on the team. A jak się nazywam? His memory's a little fuzzy, so don't mind him if he says anything odd. Twoja też, bo nie wiesz jak się nazywam. Cześć, jestem tym, którego imienia nie można wymawiać. So what's our goal? To do our best! Nope, we got a new goal now. Our new goal is victory. W sumie zawsze, kurde, wszyscy mówią, że dawać z siebie wszystko, no nie, to jest cel. Ale nie, kurde, czasem trzeba go zmienić. Szczególnie jak przez 10 lat robisz coś i nie dajesz rady. Jest ładna. A? Zmieniła ci się twarz, ma więcej poligonów. Żubry. Fajnie się zawsze siedzi przy żubrze. You heathen! Stay away from the summoner. You're a bad man. A ty nic nie powiesz? Be careful. But it was really my fault to begin with. I'm Yuna. Thank you so much for your help. A jestem tym, którego imienia nie można wymawiać. I'm sorry about that. Wasn't I not supposed to? Guess I kind of overreacted. Oh no, I was overconfident. I saw that aeon thing. That's amazing. Też chciałbym tak umieć przywoływać, szczerze powiem. Do you think I can become High Summoner? To jak umiesz coś takiego zrobić? Lady Yuna, ale ja się nie znam. So, tomorrow then. Tomorrow? We're going on the same boat, aren't we? Oh, really? No. We can talk more. Huh. Przybij piątkę. Nie. To się nazywa friendzone. Tell me all about Zanarkand. Skąd o tym wiesz? Chociaż nie, bo mogli powiedzieć ci w międzyczasie. Owszem. Don't get no ideas. No promises there, big guy. Hey, but what if she like comes on to me? That's not going to happen. If you get tired, let me know. I had a bed made for you. Pogadajmy jeszcze. Stay away from the summoner. Stay away from the summoner. Stay away. Ja pierdzielę, babciu, uspokój się, bo pikawa ci siądzie. Stay away from the summoner. Stay away from the summoner. Stay away from the summoner. Normalnie jestem beatboxowym mistrzem. Zarąbista impreza, nie ma co. Nawet nie mogę pozwiedzać miasta. Ani wskoczyć w ogień.